Cześć, witam was na kanale Atygrasz. Dzisiaj sobie robimy kolejne zakupy gier do kolekcji i słuchajcie, jest co oglądać, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, często tak jest, jak już niejednokrotnie rozmawiałem z wami, że ciężko jest znaleźć niektóre gry które się szuka, niby są, niby są dostępne, czy to jest eBay, czy to jest nasze Allegro, czy to jest OLX. No tak, ale zazwyczaj te ceny no, raz są wyższe, raz jeszcze wyższe, rzadko są niskie, prawda? Ale dzisiaj mam, słuchajcie, fajne sprzęty i mm, chciałbym wam przedstawić Pierwszą grę, ale zanim zanim wam przedstawię, to słuchajcie naprawdę łapki do góry, jakieś komentarze, subskrypcje, to się bardzo liczy do tego, aby ten kanał rósł po prostu, żeby się rozwijał. Dla nas to jest ważne, jak wiecie, no, dla was to niewiele trzeba, a, a no, to dużo, dużo zmienia, dużo naprawdę dużo zmienia. Pierwszą gierką, słuchajcie. Już jest oczywiście w protektorze i już taka pozostanie. Nie jest to gra w folii niestety, ale, ale jednak jest to Guacamele. Jest to One Two Punch Collection. Tak, mamy tutaj wersję Guacamele Super Turbo Championship Edition i mamy Guacamele Dwójkę. W takim fajnym paku są tutaj dwie płytki zamieszczone. Bardzo fajnie się to przedstawia. Już jest oczywiście zapakowane w protektory od Invisible Black, które zaraz zresztą jeszcze dzisiaj pokażę, bo takowe właśnie będę. Chyba nawet rozpakuję przy Was, bo mi dzisiaj przyszły i niezmiennie się cieszę, bo będę chciał właśnie za niedługo popakować. Co to jest Guacamele? Guacamele, słuchajcie, to jest taka troszkę, troszkę, dosyć bardzo sympatyczna platformówka, jak najbardziej, w takim stylu meksykańskim, taka prześmiewcza dosłownie. Będziemy się tutaj bawić, no, gra niesamowicie fajna, ona jest tak, widać ją z boku, i różne, przeróżne pierdoły, głupoty będziemy sobie robić właśnie tak zwanym Żuanem. Tutaj on się tak nazywa. Ja to na chwilkę włączałem, pograłem chwilę, ale no, jednak, jednak, jednak gram. Dzisiaj w co innego zaraz wam pokażę w co. Za ale słuchajcie, zapłaciłem coś około, z tego co pamiętam, coś koło półstówki, coś koło 50 zł. Także cena całkiem sympatyczna, całkiem fajna i niezmiernie się cieszę, że wędruję do kolekcji. Kolejną grą, słuchajcie, właśnie, teraz powiemy, może. Teraz powiemy może o ostatniej grze, którą kupiłem w zasadzie, jest to na premierę kupiony Assassin's Creed Mirage Launch Edition. Gdzie w środku mamy też sobie takiego ładnego jakiegoś arcika, tak? Tutaj są różne przeróżne takie. Ja już to pokazywałem chyba na grupie. Właśnie na grupę zapraszam, a ty gracz na Facebooku, gdzie często sobie takie rzeczy pokazuję, jeżeli coś kupię. Ja nie robię unboxingów raczej na kanale, tylko czasami jak coś takiego będzie, to robię po prostu na grupie. I na grupie coś takiego właśnie miało miejsce. Co mamy w tej takiej tekturce tutaj? No pokażę wam, nie będzie. Ja, mamy tutaj samą grę. Oczywiście gry chyba w środku nie będzie, bo jest w. Tak, jest w konsoli, jak widzicie. Jest wyciągnięta, spoczywa sobie pięknie w konsoli, bo cały czas ją ogrywam i naprawdę mi się akurat. A co zaraz zresztą powiem, bo mi się ona naprawdę podoba. Co my tutaj w niej mamy? Co my tutaj mamy? Mamy samą mapę Bagdadu. Może ją rozłożę, pokażę, jak to wygląda, bo jest całkiem spora. Powiem Wam szczerze, że. Zazwyczaj to raczej te mapy były mniejsze w tych opakowaniach, prawda, ale to jest taki ten właśnie premierowy, fajnie to zrobili, że taki, taki, taką premierówkę wypuścili, w której, w, którym, w której jest parę dodatków w cenie tak naprawdę normalnego, normalnej gry, tak, z normalnego pudełka, znaczy zwykłego pudełka bez dodatków. Tak by to wyglądało, jest to mapa Bagdadu z gry oczywiście, bo jak wiemy akcja, główna akcja toczy się w Bagdadzie i tutaj sobie warto parę rzeczy powiedzieć, bo sporo osób nie rozumie w ogóle, o co tutaj chodzi. Wiele osób bluzga, a nie zupełnie tak powinno być, ale zaraz jeszcze Wam pokażę, co tu jest takiego. Aha, tutaj mamy jeszcze, tutaj jeszcze mamy takie, takie jakby widokówki, takie graficzki, tak, z samej gry. Dokładnie są trzy sztuki i tak by to wyglądało. Zaraz sobie to pochowam, jak, jak skończę nagrywać, aczkolwiek, no właśnie, o co chodzi z tym z tym Assassinem Mirage. Słuchajcie, Assassin Mirage, Assassin's Creed Mirage to jest nic innego jak, no oczywiście nowa gra Ubisoftu, tak, ale ludzie porównują ją do Valhalla. Słuchajcie, jak można porównać Assassina Valhalla do Assassina tego nowego Mirage? Sam Ubisoft mówił niejednokrotnie, były napisane różnego rodzaju może nie tyle recenzje, ale przedstawienie sytuacji z grą, jak ona jest robiona, jak ona będzie, zostanie zrobiona i wypuszczona, ona miała być z natury mniejszą grą. I ten Assassin miał być i jest moim zdaniem powrotem do tych pierwszych części. Już nie mówię o Etsy Collection, ale na przykład na, nawet jedynki. Tak, jak najbardziej. Ja widzę, odnajduję się i powiem szczerze, że ja w te takie duże, duże, duże tytuły Assassina nie do końca przechodziłem, bo mnie przytłaczały dosłownie. Ja nie mogę sobie pozwolić na grę, która trwa 100-200 godzin, bo tyle wcześniej, które trwały, ponieważ. Nie tyle, że mnie nudzi, nie mam na tyle czasu, a to jest właśnie gra skrojona tak jak dla mnie. Jestem aktualnie gdzieś mniej więcej w połowie gry. Rozgrywka gdzieś coś około 20 paru godzin, także fajnie, świetnie. Mówię, mam coś bitek około chyba 10 albo 12 godzin, czyli jestem mniej więcej w połowie gry. I to nawet czuć, nie? Że, że tam już powoli ta, ta mapa nie jest tak przesycona, już, już, już powoli te zadania poboczne wiadomo, gdzie co jest. Słuchajcie, mi się bardzo podoba. Oprawa graficzna niesamowita. Spokojnie widać tak jak wcześniejsze Assassiny, chociaż nawet delikatnie bym powiedział, że jest lepiej. Tak, jak najbardziej. I tak jak jeszcze raz powtarzam, Assassin's Creed Mirage nie miał być Valhalla, nie miał być innym odpowiednikiem assassinów, tak? On miał być powrotem do korzeni. Skryptobójstwo tutaj jest dużo bardziej, dużo bardziej zaznaczone, dużo bardziej, yy, właśnie takie wplecione w tą całą naszą rozgrywkę. Fabułę też, jak najbardziej. Chociaż fabuła, no właśnie, na temat fabuły nie chcę się za bardzo rozwodzić, bo nie będę tutaj palił komuś, może ktoś będzie chciał kupić, ale jeszcze, jeszcze może ktoś nie kupił, może w ten sposób na premierę, ale fabuła nie jest jakiś nie wiadomo, jakich notów, no nie jest, ale spokojnie, myślę, że można się spokojnie w niej odnaleźć. Nie jest, główny, główny bohater nie jest jakimś tam super bohaterem, który będzie nam i zostanie w pamięci. Raczej nie, mi się wydaje, że ten Assassin po prostu będzie, będzie troszkę taki, nie wiem, jak Bra Brotherhood trochę, taki faktycznie zauważalnie poboczny, może nie poboczny, no, no mniejszym jest tytułem, to wiadomo, ale jest takim nie bardzo wciągającym. Mi się podoba, dlatego, że sama rozgrywka jest przypominająca właśnie te pierwsze części. Fajnie, fajnie, super, naprawdę elegancko. Jak wiecie, no to za Assassina ile mogę zapłacić? No zapłaciłem coś około chyba zaraz, 200 chyba, 20 zł, Czy 229 zł. Jakaś taka była, pamiętam, cena. W każdym razie nie taka pełna cena, jak dzisiaj jak gry kosztują po 350, nie? Zresztą gry Ubisoftu, jak wiecie, no to często lubią tyle kosztować. Ale ta akurat ona jest mniejsza, tak ją zaznaczano i tak faktycznie jest. Teraz tak, kolejne gry tu pokażę akurat... Wpadło 6 nowych gier na PlayStation Vite i to wszystko jest dzięki naszemu koledze. To jest akurat mój administrator z naszej grupy Atygrasz, Nazywa się Partegilewski, a ma i posiada kanał RetroBzik, Także tak go nazywajmy raczej, żeby wiadomo było o kogo chodzi. To już tak niektórzy wiedzą. Tak, sprzedał mi, nie powiem ile za to zapłaciłem, bo to oczywiście było troszkę, nawet nie troszkę poznajomości. I dzięki temu sobie właśnie nabyłem 6 gier dokładnie na Vite, których nie miałem. Nie, no, jedną miałem, ale to za chwilkę o tym powiem. Pierwszą gierką będzie PlayStation All Stars Battle Royale. Co to jest? Słuchajcie, to jest nic innego i tutaj nie ma nie wiadomo czego opowiadać, to, jest, to są w, w, praktycznie wszystko, wszystkie postacie z PlayStation, tych ekskluzywnych gier po prostu, które się będą naparzać, dosłownie. Fajne, sympatyczne, ja chciałem to mieć, ponieważ takie te typowe ekskluzywy z odsony. no to jednak tutaj ja staram się je po prostu posiadać, tak. Tak jak mówię, cen nie będę podawał, bo to jest skupione dosłownie po znajomości, także dzięki, dzięki Piotrek, bo naprawdę wiesz o tym, że ja chciałem to mieć i jestem niezmiennie zadowolony. Ja tutaj powiem tak pokrótce, bo te gry raczej wszyscy znają. Little Deviance, no to też również wiemy, wiemy co to jest, no PEGI 7 samo sugeruje. No będziemy się tutaj bawić, wiadomo, tymi wszystkimi takimi robocikami, robocikami. No, Fajne, fajne, w każdym razie to też wędruje do kolekcji. Wszystkie gry oczywiście są w bardzo fajnym stanie. Mamy tutaj oczywiście w środku kartridże i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj akurat jest chyba pomieszany kartridż, bo sp 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 sprawdzałem. <laughs> Nieważne. Kolejną grą, słuchajcie, mamy tutaj mm, The Lords of the Rings. Lego, tak jest, no nic bardziej mylnego. Mamy tutaj na podstawie powieści, na podstawie powieści Lord of the Rings oczywiście, tak? Lego. Ja Lego lubię, jak wiecie, lubię jak najbardziej. I jeszcze jest kilka tu, którym chciał właśnie nawite z tego uniwersum LEGO, no bo też i kilka, faktycznie wtedy wyszło. W każdym razie wędruję do kolekcji bardzo fajny stan, już będę zamawiał za niedługo na dniach protektory do tych pudełeczek, bo są naprawdę bardzo ładne i bardzo fajne. To jest tak. Trzecia Granawite. No właśnie. Tego szuka słuchajcie, szukałem, żeby było ładne i żeby było albo w angielskiej wersji, albo typowo w polskiej. Czy to ma znaczenie? No trochę ma. O co chodzi? Chodzi o Call of Duty: Black Ops Declassi Declassified Fight. Właśnie zawsze mi się to myli wypowiedzi. Tak, ja słuchajcie, kody chciałbym mieć wszystkie po prostu i jestem bardzo blisko temu, żeby je wszystkie posiadać. To jest nic innego jak Black Ops, z tym, że troszeczkę się tutaj zmienia, nawet trochę fabuła faktycznie, trosz, troszkę tutaj jest różnicy, są pododowane różnego rodzaju rzeczy od tego Black Opsa zwykłego i to jest typowo tytuł, który wyszedł na witę. ale mówię, no niewiele się różni od tego oryginału, prawda? No co można o Call of Duty powiedzieć? To no, będziemy sobie napieprzać. Jest tu fabuła, oczywiście też krótka, jak to zawsze w kodach bywa, no, cieszę się niezmiernie, i, 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 i mówię jeszcze raz dzięki, bo ja Call of Duty to uwielbiam i chciałem mieć po prostu w kolekcji tą na witę. One drożają, jak wiecie, ceny są no, różne. Można kupić tanią gdzieś, można kupić tak po znajomości też czasami coś takiego się trafi, ale zazwyczaj te ceny gier na wite są dosyć spore. Kolejną gierkę słuchajcie również w tym była FIFA Futbol. FIFA praktycznie wszystkie są takie same na Vita. Nie ma tu żadnej różnicy graficznej. Jedynie co, no to się będą różnić z się składami. Wiem, że któraś, nie pamiętam która, ale któraś FIFA miała troszkę inną mechanikę, ale to bardzo delikatną, praktycznie zauważalną tylko dla ludzi, którzy faktycznie się tym mocno interesują. No, idzie do kolekcji, tak? Nie miałem tej FIFA Futbol. Mam którąś FIFA, nie pamiętam, czy, czy nie 14 czy czasami. Gdzieś tu, gdzieś tu miałem. Ale w każdym razie yy... Zaraz, zaraz. FIFA nie, FIFA 15, wam przepraszam, faktycznie mam tam widzę na półce. FIFA Football ląduje sobie na półeczkę z grami od WITE i się cieszę niezmiernie. Kolejną, ostatnią na WITE gierką będzie Uncharted Golden Abyss, złota otchłań. Tak, jak wiecie, ja mam już, mam już Uncharted. Złotą odchłanię, tylko że mam wersji polską całkowicie, w dubbingu i wszystko, wszystko. To jest wersja typowo angielska i również taką chciałem mieć, ponieważ uważam, że ta gra kiedyś będzie naprawdę mocna droga, chociaż jej było dosyć sporo na rynku. Dużo tego wyszło. No i wiecie, ona wyszła na sam początek, WIT, więc oni naprawdę wypuścili tego bardzo dużo, żeby promować markę tym tytułem. Ja się nie ma, no nie ma się co dziwić, prawda, bo to jest naprawdę tytuł bardzo zasny i dosyć powoli poszukiwany w takich ładnych Stanach i przede wszystkim u nas w Polsce w wersji polskiej, no taką. Akurat mam, więc te, te wszystkie sześć gierek wędruję sobie do kolekcji na Wite. Dobrze, teraz tak kolejna gierka, zanim przejdziemy sobie do mojego sztosiku dzisiaj, który chciałem kupić już długo, zastanawiałem się, ponieważ w folii żeby zapłacić, No, za, zaraz dojdziemy do niej. W każdym razie mamy kolejną grę w folii, jest to Caphead. Taka żółta, fajna układeczka. Ja pamiętam, bo ja, ja zawsze tak mam, że widzę jakąś grę, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale widzę ją po prostu i ją chcę mieć samej okładki. No nie wiem, czy tak macie, i ja tak akurat bardzo często mam. Cuphead. Słuchajcie, to jest ciekawe, dlatego że to jest gra zrobiona na bajki w takim stylu z lat 30., tak? W ogóle te wszystkie animacje tutaj są zrobione ręcznie przez twórców. Gra jest w 60 klatkach, więc wyobraźcie sobie, ile. Ludzie musieli to rysować. No i właśnie, ta gra bardzo długo wychodziła, aż w końcu wyszła. Dwóch chłopców. Takich kubków, można powiedzieć, tak? Oni są, oni są sytuowani na, jako kubki. Yy, tak jakby się zatracają w swojej duszy. Przegrywają ją jakby na ruletce, coś takiego. I oddają się tak jakby diabłu, tak? Diabłu występuje. Słuchajcie, to jest 7 Pegi. A tam różny, różnego rodzaju ciekawe rzeczy występują, które raczej dzieci nie, powinni wieku, wie, nie powinny w wieku 7 lat coś takiego, czegoś takiego widzieć. W każdym razie, ciekawie gra skrojona, naprawdę. I tych dwóch chłopców się zatrasa i później wykonują tak jakby do tego szatana, nie tyle misje, ale właśnie odkupują się tak jakby od tego, nie. <laughs> Ciekawa gierka, i miałem kiedyś okazję w to zagrać, ale akurat w cyfrze. I dzisiaj wędruję to właśnie do kolekcji. I co bym chciał powiedzieć, zanim pokażę. Zanim pokażę ostatnią grę, i to jest moje już siwo dzisiaj, to jeszcze pokażę w przyszłym właśnie dzisiaj protektory. Tak to wygląda, jak przychodzi od Invisible Back. Są to po 50 sztuk Blu-ray, tak zwany u nich, czyli no te nasze opakowania na. na jest 4 na PS3, prawda? I dzisiaj sobie właśnie to otworzymy tutaj, bo chciałbym sobie od razu tego Cuphead'a. Ostatnio wytrasiłem wszystkie protektory i musiałem zamówić, więc sobie tego Cuphead'a od razu pomyślałem, że włożę tutaj podczas odcinku, podczas odcinka. Tak to wygląda po wy, wy, wy wyłożeniu z opakowania. Ja sobie zawsze biorę w ten sposób, że tu sobie zaginam dobrze te wszystkie załamania, które są już oczywiście przygotowane. Tak sobie to robię, o pyk, tutaj środeczek. Taka mała demonstracja, ale no, słuchajcie, to ma być pełen lusa, nie tam jakieś pitolenie. Chcę włożyć od razu, żeby ten capchet, mi się nic nie stało. Tam jest jakaś taka, widzę, naklejka nawet nałożona na to. Zaraz wam pokażę. No i to sobie powędruję zaraz już do tego protektorka. Już jeden protektorek jest przygotowany. To jest taka naklejeczka. W środku jest co tu jest w środku? The Delicious Last Course. New Secrets, New Island. No jakiś tam dodatek w każdym razie jest. I tu sobie właśnie chowam. Ja zawsze sobie biorę na odwrót, żeby to mi się, jak, jak mi się zamknie, to żeby to zamykanie było z tyłu. A to przezwojenie takie, co jest tutaj na tym protektorze, nie wiem czy będzie widać, ono jest zawsze od drugiej strony, jak widzicie, na półce. Ja sobie to wkładam od razu, żeby ta folia mi się nie uszkodziła. Bo folia, jak wiecie, bardzo łatwo uszkodzić. Jak się ma dużo gier, jak się je przesuwa, albo wyciąga jakieś gry w czasie. Ja bardzo często wyciągam grę. Lubię sobie wyciągnąć, popatrzeć, coś przeczytać z okładki, nie? Ale teraz już wiemy, że zobaczcie, jak to zobaczcie jak to zacnie wygląda. Bardzo fajnie w tych protektorkach to wygląda. I to sobie już na pewno powoduje niebawem do do kolekcji, na płeczkę, tak? Także wkładziemy sobie tutaj koło tego guacamele, które pokazywałem już, dobra? I teraz słuchajcie, gra, której szukałem dosyć długo, żeby kupić ją w miarę rozsądnej cenie. Nie jest to łatwe, żeby kupić ją w rozsądnej cenie, chociaż używańce gdzieś dostaniesz jeden z drugim, ale no właśnie. Co to jest? Yo, ma, yo ma, wari. Tak jest, dokładnie. Lost in the Dark. Słuchajcie, cóż za ciekawa gra. Oczywiście od NIS, Ameryka. Jest tutaj, ona jest oczywiście w folii. Już jest w protektorze. Co to jest zagierka? Słuchajcie, ja Wam powiem szczerze, że jak zagrałem w nią, bo zagrałem w nią u kumpla, zostałem u niego na kilka godzin. Dosłownie. Nie sądziłem, że są takie gry. Naprawdę, co człowiek w tym siedzi, może nie jakoś od 30 lat, jak niektórzy się tam tym szczycą, a to nie o to chodzi, tylko faktycznie gra jest po prostu dobra. O co tutaj chodzi? Mamy główną bohaterkę, która, która tak jakby w szkole zaczynają się z niej śmiać, po prostu, nabijają się z niej, tak jak to w szkole, nie wiadomo. I zaczynają ją tak jakby obijać. I ona się denerwując, nie będę wam fabułę opowiadał, bo ja naprawdę już dosyć dobrze tą grę znam. I ona, to jest trzecia osłona ogólnie. I ona właśnie się tak jakby w sobie też zatraca i nagle sobie wędruje po tych wszystkich akcjach w szkole, na dach tej szkoły i znajduje się w, w osobnym świecie. I tam się dzieją, słuchajcie, ciekawe rzeczy. To jest gra widziana w takim, iz w izometrii dokładnie. Słuchajcie, jakie to jest kuźwa dobre, to jest horror i to jest taki, ja bym, ja bym go nazwał takim prawdziwym horrorem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, tutaj słuchajcie, jest wszystko klasycznie. Hmm, co to znaczy klasycznie? Nie będą nas tutaj na przykład, będziemy z kimś walczyć czy coś. Nie, tego nie ma. Nie będziemy jakiś zbierać, nie będziemy jakiś mocy czy czegoś tam. Nie. Wyobraźcie sobie, że sytuacja taka, tak bardzo pokrótce chcę powiedzieć, bo to nie jest recenzja, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że w dzieciństwie, prawda? Jak jakieś dziecko chce. A znaczy chce, widzi jakiegoś potwora niby, prawda, no tak jest czasami, że się lalki boimy w nocy, nie, A znaczy, bym się mali czy tam jakiegoś samochodu, czy sąsiad zawsze o tej samej godzinie wracał do domu na klatce schodowej, nie, i to jest duch, nie, <śś> coś takiego. I tutaj o co chodzi? Ta dziewczynka, główna bohaterka, jak się czegoś boi i jakiś, na przykład jakiś stwór idzie w, w, w jej stronę, wystarczy, że ona się odwróci, i tak, jakby zamyka oczy, tam jest oczywiście jeszcze kilka mechanik dodanych do tego, i zresztą bardzo kapitalnie. Do tego jeszcze muzyka, sztosik. Ona wystarczy, że się odwróci, i ten duch, czy ten stwór, który tak ona sobie go wyobraża, on sobie wędruje bokiem, przechodzi i nic tam nie robi. No, kapitalna zagrywka. Ja w żadnej grze czegoś takiego nie widziałem, a tu jest to zrobione naprawdę kapitalnie. Do tego muzyka, moim zdaniem, wiecie co, to jest w takich grach jedna z najlepszych. Tak mi się wydaje, poważnie, bo robi taki klimat niesamowity. No w pale się nie mieści, serio, no, no, no ja jestem zaskoczony i będę to ugrywał na bank, oczywiście w cyfrze, bo tego nie rozpakuję, jest to oczywiście napisane, że, że deluxe edition, nie wiem, nie wiem co to może znaczyć, że to jest deluxe edition, bo nie jest to opisane w żaden sposób na opakowaniu, aczkolwiek gra jest naprawdę takim typowym horrorem, tam się będzie ta dziewczynka wszystkiego bać, będą upscary jakieś tam, jumpscares. przepraszam, przepraszam, ale... To ona jest, ta, ta, ta gierka jest dosyć złożona. O czym ona opowiada? Opowiada to właśnie też między innymi o tym, że ta, ta dziewczynka tak jakby walczy ze swoimi słabościami. To jest bardzo życiowy tytuł, taki jak sobie. Mm, dosyć psychologiczne, to jest tu wszystko zamieszczone. To, to jest trzecia część. Pierwsza była z tego, co pamiętam, chyba na PSP, jeśli się nie mylę, później była już na switch na Switcha chyba gdzieś na Nintendo w każdym razie druga część i to jest trzecia część wszystko się opiera na fabule dosyć mówię ciekawej takiej ale najbardziej ważne jest to że ta dziewczynka przeżywa, tak jakby swoje słabości w tej grze, po prostu. Nie to jest typ, mówię, jeszcze, jeszcze to jest przedstawione w formie horroru. No, niesamowite, poważnie, niesamowita gierka. Mocno polecam, bo tutaj naprawdę jest w tej grze co robić. W ogóle szczegółowość w grze, jak ona wygląda, jakie są szczegóły w pomieszczeniach, które tam sobie odwiedzamy, bo to tak wygląda. Zresztą tu gdzieś na screenie będziecie widzieć. Niby prosta, niby, niby jakaś taka nie bardzo rozbudowana, ale właśnie nie, właśnie jest rozbudowana i bardzo jest ważne to, co się w danym momencie w tej grze dzieje. To nie jest tak, że idziemy, napieprzamy sobie i dobre jest, czy rozwalamy sobie jakiś tam mm, właśnie y, y, zombie i w ogóle, nie, bo to jest jakiś tam, no nie. To jest właśnie taki typowy, klasyczny bym powiedział, horror i mechanika w niej zawarta jest niesamowita, naprawdę niesamowita. Co jeszcze, słuchajcie, kupiłem? Jak wiecie, kupiłem... Switcha z odzysku, gdzie Paweł Igras mi go naprawiał. Naprawił go w końcu w super stanie, jest elegancko, ale nie miałem tego dziadostwa, nie? znaczy dziadostwa w takich pazurkach. Oczywiście stacja dokująca, tak, żeby sobie pograć na, na telewizorze. Nie miałem tego, dorwałem to za śmieszne pieniądze. Mój kolega to załatwił, z, z, oczywiście, z zagranic naszego kraju, bo u nas to pewnie darli za to nie wiadomo ile. Udało się to dosyć odrestaurować, naprawić, bo również było to zepsute. Paweł, dzięki, Paweł Igras, dzięki, że mi to naprawiłeś, bo było zepsute, nie działało. Nie wiem, on tam jakieś tam łapy gdzieś łap wsadził i, <laughs> i działa. No w każdym razie spoko. I za to zapłaciłem naprawdę groszowe sprawy, no właśnie, joma wali, za joma zapłaciłem, słuchajcie, też nie powiedziałem chyba za ile, ile za Cupheada, no chyba nie, za Cupheada zapłaciłem yy, do 10 albo 120 zł, a za to zajomowali, zapłaciłem, bo to za zagranicy szło, dokładnie kupiłem to na Ebayu i to prawdopodobnie szło z Francji, jest to angielska wersja na szczęście, ale z Francji szło i zapłaciłem coś blisko 200 zł, albo nawet troszkę ponad, no trudno, chciałem kupić w idealnym stanie i słuchajcie, to przyszło od kolekcjonera i to przyszło w Protektorze, to nie jest Protektor od Invisible Black i sobie go zmienia, bo te zagraniczne niektóre mają tutaj takie dziwne takie zagięcia, mi się to nie podoba, bo od, od tego, od... Od Invisible Black one są całkiem płaskie, tu na dole, i tak samo u góry, to jest lepsze. Naprawdę lepsze. To nie, że tam nie wiadomo, jak będę chwalił, ale naprawdę tu jest takie coś, nie wiem, czy będzie widać. One, one odstają, nie? Takie są za granicą. Nie wiem, jaka firma to robi, ale to mi się nie podoba, bo u góry może być normalnie, a tutaj nie. One są po prostu inaczej robione, nie? Też są klejone z boku, ale tu na dole jest taka koperta zrobiona, która na siebie nachodzi, jak ona stoi na półce. Po, poza tym też trochę lata ta. Samo opakowanie nie jest dobrze, nie jest dobrze zwarte. W każdym razie przyszło w, opaku, w opakowaniu, przyszło w protektorze i to też jest bardzo dobra rzecz. Naprawdę gorąco polecam i bo to jest kapitalna gra. I też z ciekawostką jest to, że to jest jedna z najładniejszych graficznie gier na Nintendo Switch. Ja słuchajcie, się będę z wami żegnał, bo to jest chyba wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Dziękuję, do następnego. Cześć!